Budynki są głównym obiektem działań UE zmierzających do oszczędzania energii. 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla powodowanych jest przez ogrzewanie i zużycie prądu w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych budynkach. Dlatego Unia Europejska dąży do drastycznej redukcji emisji dwutlenku węgla w Europie o 20% do roku 2020 i o 80 do 95% do roku 2050 w porównaniu z rokiem 1990. Ale czy możliwe są domy, a nawet dzielnice o zerowej emisji? Dwie gminy zdecydowały się na dwie różne drogi. To Clough Jordan w Irlandii i Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. W Clough Jordan stoi już 50 domów niskoemisyjnych. Ogrzewane są w oparciu o lokalną sieć instalacji solarnej i biomasę. Greg Allen jest deweloperem szczególnego rodzaju. Założył pierwszą w Irlandii wieś ekologiczną. Deidra mogłaby w niej zamieszkać, a więc Greg prezentuje jej swoje dzieło. Najważniejsza jest energooszczędność budynku. Jego ocieplenie musi być tak dobre, by zmniejszyć zużycie energii. Warto więc zainteresować się, skąd ona pochodzi, czy ze źródła ekologicznego. Ta wioska ekologiczna korzysta w 100% ze źródeł energii odnawialnej. Każdy budynek wyposażony jest w 800-litrowy zbiornik ciepła, zasilany przez lokalną sieć grzewczą opartą na biomasie i technologii solarnej. Ta sieć, współfinansowana przez Unię Europejską, pomaga w redukcji emisji. Niezwykłe w przypadku tej ekologicznej wioski jest nie tylko to, że powstała w wyniku oddolnej inicjatywy. Uwzględnia się tu także tak zwane szare emisje. To emisje związane z produkcją, transportem i montażem elementów budowlanych. Trzeba zwracać uwagę na materiały, z których zbudowany i w które wyposażony jest dom. Ile energii zużyto, by je wyprodukować? Skąd pochodzą? Budynki w ekowiosce muszą być zbudowane z naturalnych materiałów. Ich ogrzewanie musi powodować jak najmniejszą emisję szkodliwych gazów. Ta ekowioska jest bardzo interesująca, ponieważ prezentuje inny model życia i mieszkania niż to, do czego byliśmy dotąd przyzwyczajeni, szczególnie w Irlandii. To przykład domu, który można tu zbudować. To jest tak zwany kop, gliniane podłoże w połączeniu ze słomą, z którego zrobiłem też ściany. Glina pochodzi z wykopu pod budowę i jej wydobycie nie spowodowało żadnych szkód ekologicznych. Takie ściany są doskonałym materiałem pod względem termicznym. Znakomicie magazynują ciepło. Dzięki 60-centymetrowym ścianom ciepło pozostaje we wnętrzu domu. To oznacza niskie zużycie energii i mniej emisji dwutlenku węgla. Okna są podwójnie szklone. Mają bardzo dobry współczynnik termooszczędności. Wszystkie materiały w domu Grega pochodzą z okolicy i są całkowicie naturalne. Tak budowało się u nas ponad 100 lat temu. Byłem ciekaw, jak ten rodzaj budownictwa wykorzystać w nowoczesnym otoczeniu. Chcę w ten sposób zbudować jak najbardziej energooszczędny dom. Wszystkie parapety i belki w domu pochodzą z okolicznych lasów, dlatego dom ma bardzo dobry bilans ekologiczny. To naprawdę mnie zainteresowało. Przy transporcie materiałów można uniknąć zarówno kosztów, jak i obciążenia dla środowiska. Dla mnie to znakomity przykład połączenia inteligentnego planowania z dbałością o środowisko. Dbałość o środowisko tylko na wsi? W żadnym razie. Także w większym mieście jak Milton Keynes w Wielkiej Brytanii chodzi o niskoemisyjne domy. Najlepszy przykład to 6-piętrowy biurowiec firmy Pinnacle. Inaczej niż w przypadku ekowioski, tutaj emisję dwutlenku węgla reguluje miejski system wynagradzania i karania. It's the ambition of Milton Keynes.
Ambitnym celem miasta Milton Keynes jest rozrastać się bez wzrostu zużycia energii, a więc miasto o zerowym wzroście energii. Rada Miejska uchwaliła stosowne przepisy. Nowe budynki o powierzchni ponad 1000 metrów lub kompleks więcej niż 4 budynków nie mogą powodować żadnych emisji. W przeciwnym razie inwestor musi wpłacić na Miejski Fundusz Ochrony Klimatu. Być dobrym to za mało. Trzeba być najlepszym i wtedy powstaje taki budynek jak ten. Otrzymał nawet certyfikat jakości BREEAM. Pomimo tego wyróżnienia, także firma Pinnacle musiała dokonać niewielkiej wpłaty na Miejski Fundusz. Nie udało się mi uniknąć małej emisji dwutlenku węgla. Pieniądze z funduszu przeznaczane są na modernizację budynków socjalnych. Po prawej są te stare i przewiewne, po lewej te wyremontowane i ocieplone. Na energooszczędnych budynkach korzystają przede wszystkim biedniejsi mieszkańcy. Piątkowe spotkanie w ekowiosce w Irlandii. Główny temat wspólnego posiłku to budownictwo ekologiczne. Deidra nie ma już wątpliwości. To jest miejsce, w którym widzę siebie i moją rodzinę. Bardzo chętnie tu zamieszkam.